To może proszę, byś wstawał z rana. Co? Dziękuję, czyli stwierdzam, że dla przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany pan radny Michał Kasper. Gratuluję. I teraz proponuję 10 minut, nie musi być 10 minut przerwy, ale 5 minut przerwy, żeby komisja, członkowie komisji, którzy zostali wskazani jako kandydaci, wyszli na chwilę i ustalili stanowisko wiceprzewodniczącego. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rada Miejska w Dolnym Tomyślu wybrała pana Michała Kaspra. Stwierdza się, że zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został pan Stanisław Rybanczyk. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Nowego Tomyśla. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, więc przejdziemy do głosowania. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz wyboru jej składu osobowego. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została podjęta. Kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego. Tutaj w projekcie uchwały mają już państwo wpisane nazwiska osób, które się deklarowały do udziału w poszczególnych komisjach. Dzisiaj po przyjęciu skład rady dwóch nowych radnych należy sobie podpisać dwa nazwiska. W Komisji Komunalnej Prawa i Porządku Publicznego nazwisko pani Barbary Jandy oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej również nazwisko pani Barbary Jandy i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów nazwisko pana Stanisława Rybarczyka. Może najpierw zapytam, czy co do przedmiotu działań komisji ktoś z państwa radnych miałby jakieś uwagi, propozycje?
Jeśli nie ma, to myślę, że możemy przystąpić do ustalenia tego składu osobowego. Przede wszystkim chodzi tu o wybór przewodniczących i wiceprzewodniczących poszczególnych komisji. Ja prosiłbym, teraz ogłoszę za chwilę znów przerwę, prosiłbym Państwa radnych o przejście do sali, tak zwanej sali zielonej na pierwszym piętrze. I prosiłbym, żeby, ponieważ ci sami radni należą do, mogą należeć do dwóch różnych komisji, chciałbym prosić, żeby chodzili Państwo radni komisjami, tak jak jest tutaj w tej projekcie uchwały, czyli jako pierwsza komisja komunalna prawa i porządku publicznego, jako druga komisja oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej, trzecia komisja rolnictwa i ochrony środowiska i komisja czwarta, komisja rozwoju gospodarczego i finansów. Także ogłaszam w tej chwili, myślę, jeszcze 15 minut przerwy i prosiłbym Państwa o przejście do sali zielonej i wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącej komisji. Ponieważ radni wrócili na salę, wznawiam obrady sesji. Prosiłbym nowo wybranych przewodniczących o przekazanie informacji. Kto jest przewodniczący, kto jest wiceprzewodniczący. Prosiłbym na razie bez wywoływania z mojej strony. Po kolei może Komisja Komunalna Prawa i Porządku Publicznego. Przewodniczącym Komisji Komunalnej Prawa i Porządku Publicznego została moja osoba, natomiast wiceprzewodniczący pan Adam Polański. Czyli na razie ręcznie dopisujemy przy nazwisku pana Przemysława Brycha przewodniczący, a przy nazwisku pana radnego Adama Polańskiego wiceprzewodniczący. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej została moja osoba, czyli Barbara Janty, natomiast zastępcą pan Jan Klimek. Też prosiłbym o na razie dopisanie ręczne odpowiedniej funkcji. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przewodniczącą zostałam ja, Grażyna Targiel, natomiast zastępcą pan Mieczysław Szczechowiek. Dziękuję. I Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Proszę o mikrofon. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów jednogłośnie wybrała na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów pana Mariusza Brycha, na zastępcę również jednogłośnie pana Jana Skrzypczaka. Dziękuję. W związku z tym, że dokonaliśmy wyboru przewodniczących czy wiceprzewodniczących, możemy przejść do przegłosowania uchwały w całości. Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Toruniu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jestem za. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nowotoruniu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu gminy Nowy Toruń na 2010 rok. Wprowadzenia dokona pani Marianna Sęczyszyn, skarbnik gminy. Proszę bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rado. Zbliża się koniec roku, to też 31 grudnia nastąpi zamknięcie budżetu na rok 2010.
Mamy tu jeszcze przygotowany projekt uchwały zmieniającej. Państwo żeście taki projekt otrzymali. Ja pokrótce może powiem, bo do tego projektu jeszcze dokonaliśmy niewielkiej zmiany, ale przedstawię tak krótko. Jeżeli chodzi o tą zmianę, to dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu na 2010 rok. Jest to kwota 390 986 zł. Dotyczy to wydatków bieżących, jak i wydatków inwestycyjnych. Zwiększenie planowanych wydatków na te same kwoty w tych samych zadaniach bieżących i majątkowych. Nie zmienia się wysokość budżetu, który wynosi 72 172 367 zł. Jeżeli chodzi o zmianę, to przede wszystkim ważny jest załącznik numer 1, który przedstawia całą zmianę na dzień dzisiejszy jeszcze w wydatku budżetu gminy. W dziale rolnictwa i łowiectwo tutaj w zasadzie przenosi się tylko kwoty w ramach zadania i w ramach planowanych środków, a zmiana ta dotyczy przede wszystkim tego, dwóch zadań związanych z budową kanalizacji sanitarnej Nowy Tomyśl Synkowo-Jastrzębsko i Nowy Tomyśl Woruja Kościelna. Zmiana następuje w związku z tym, że rozpoczęto już to zadanie, a to zadanie jest w zasadzie w planie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej. Środki te rozłożone są na 2 lata, ale wydatki już zaczęły się w tym roku. Dlatego jest zmiana z paragrafu, który mówi o wydatkach własnych gmin, a tu są podzielone na ten udział gminy i udział środków europejskich. Ta zmiana jest wykazana w załączniku numer 5, to jest dotycząca zadań wieloletnich. W dziale 852 to jest pomoc społeczna i tutaj w zasadzie niewielka zmiana, w którym to dziale zmniejsza się kwotę 1462 zł kosztem przeniesienia tej kwoty do dwóch działów. Do 751 różnego zliczenia 1242 zł i do pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej 220 zł. A cała sprawa dotyczy pokrycia odsetek od złożonego po terminie wniosku o płatność w ramach projektu Otwarte Drzwi lub współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sprawę tę realizował ośrodek pomocy społecznej. No i w dziale pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zmniejsza się zgłoszone przez żłobek zmiana planowanej kwoty wynagrodzeń osobowych i pochodnych. Od tych wynagrodzeń w kwocie 29 544 zł. Odtąd też kwotę zmniejsza się dotacje na 2010 rok. A kwotę tą przeznacza się w dziale administracja publiczna 4613 zł. Tam Państwo mieliście w swoich materiałach 8613 zł. W związku z tym, że ostatnia faktura za energię płynęła nieco niższa niż żeśmy zakładali, tutaj proponujemy zmniejszyć tą kwotę o 4000 zł i przenieść ją na niezbędne wydatki w dalszej części tego projektu. W dziale 801 oświata i wychowanie 6480 zł na zwiększone koszty wynagrodzenia osobowego, planowane koszty wynagrodzenia osobowego w Szkole Podstawowej w Woruniu Kościelnym z uwagi na wzrost godzin ponadwymiarowych spowodowanych absencją chorobową. No i 14 451 zł na sfinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń służących dla oddziału dzieci 3-letnich z przedszkola numer 1, a umieszczonych w szkole podstawowej numer 1. Prace te